Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonity Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza. Skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Tak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Pochylmy się wspólnie w naszej medytacji biblijnej nad dzisiejszą piękną Ewangelią Łukasza, która prezentuje nam postać świętego Jana Chrzciciela i początek jego działalności. Na początku zwróćmy uwagę na ten motyw historyczny, to tło historyczne pokazujące siedem postaci, siedem różnych osób, Żydów i pogan, różnych władców, które pokazuje, że Bóg działa w konkretnej historii naszego życia. Widzimy tutaj Tyberiusza, Cezara. Jest to chyba rok około 27 po narodzeniu Chrystusa lub 26. Jest lato 26 lub 27 roku po narodzeniu Chrystusa. Tak określają historycy i badacze tych czasów Pisma Świętego. A więc mamy siedem postaci: Tyberiusza, Cezara, mamy Piłata, mamy Heroda, tetrarchę, jego brata Filipa, to już mamy cztery osoby, mamy Lizaniasza, który był tetrarchą też Abileny, mało znana postać, to już jest piąta postać. Szósty i siódmy to są kapłani, Annasz i Kajfasz. Annasz już nie był wtedy arcykapłanem, był na emeryturze, ale miał wielki autorytet, więc jego teść, to był teść właśnie Kajfasza, i Kajfasz objął po Annaszu właśnie władzę. A więc dwa wielkie autorytety religijne, a więc mamy przywódców pogańskich i żydowskich. Konkretna historia. Bóg wchodzi w naszą historię, w twoją historię życia. Bóg nie działa poza historią. Bóg działa w konkrecie mojego życia, w konkretnej sytuacji, wśród konkretnych osób. Kiedy doświadczasz konkretnego cierpienia, doświadczasz konkretnych różnych przykrości, problemów, kłopotów, zmagasz się z różnymi problemami, Bóg wchodzi w naszą historię. Historia naszego życia jest doskonałą przestrzenią do działania łaski Bożej, do działania Bożej miłości. I oto widzimy, że Bóg, który wchodzi w historię tych ludzi, daje słowo, które idzie nie tylko do Żydów, ale do pogan. Każdy ma dar przyjęcia zbawienia, więc zbawienie już ma wymiar uniwersalny. Nie tylko naród wybrany, każdy z nas ma prawo dostępu do Słowa Bożego. Każdy z nas ma prawo być zbawiony do wszystkich narodów świata. Zostało skierowane słowo. Chcę zwrócić uwagę na bardzo ważne słowo, które otwiera ten fragment Ewangelii. Już kilkokrotnie mówiłem, że w języku greckim występuje co jakiś czas w różnych fragmentach Ewangelii słowo egeneto. Egeneto, czyli stało się. Co to znaczy egeneto? Słowo egeneto jest używane w Biblii wtedy, kiedy dzieje się coś bardzo istotnego, coś bardzo ważnego. I tutaj pojawiło się słowo egeneto. Słowo Boga poruszyło Jana. Słowo Boga stworzyło sytuację. Stało się.
stało się słowo Boga dla Jana. Jak otworzycie księgę na przykład proroka Jeremiasza, zaraz w pierwszym rozdziale jego powołanie, pierwszy rozdział Jeremiasza, wiersze 4-5, też zobaczycie, że też jest słowo egeneto. Jeremiasz, kiedy rozpoczyna swoją misję, tak jak Jan Chrzciciel, otrzymał słowo. Stało się słowo Boga dla niego, dla Jeremiasza. Dzisiaj my, każdy z nas tutaj, jak jest w Kościele, ma słowo dla siebie. To jest słowo dla ciebie. Słowo staje się ciałem dla ciebie. Bóg mówi do ciebie. Bóg ciebie powołuje do konkretnych zadań, misji. Bóg ciebie wzywa do nawrócenia. Bóg ciebie dzisiaj błaga, abyś się do Niego nawrócił, abyś pokutował, abyś skruszył swoje serce, prosi Cię o pokorę i żebyś zaufał Bożemu miłosierdziu. A więc fragment, który dzisiaj słyszymy, jest bardzo ważny. Słowo, które staje się ciałem już w sercu Jana. Zobaczcie, imię Jan w języku hebrajskim, imię Jan oznacza Boży dar. Jakie piękne imię, Jan, Boży dar. Ktoś, kto jest Bożym darem dla mnie, dla ciebie, dla każdego z nas. I teraz zobaczmy, słowo dane gdzie jest? Na pustyni. Co to znaczy? Jeżeli chcesz otrzymać słowo od Boga, jeżeli chcesz wejść w głęboki kontakt z Bogiem, nie usłyszysz Boga, oglądając telewizor, przyglądając strony internetowe, korzystając z komputera, z telefonu komórkowego, nie usłyszysz Boga. Musisz wejść w ciszę swego serca, w pustynię swojego serca. Nie usłyszysz Boga, słuchając radia, magnetofonu, telewizji, czytając prasę. Możesz wejść w pustynię własnego serca, w ciszę, tylko wtedy, kiedy jesteś sam na sam z Bogiem. Ile masz takiego czasu dla Boga? Ile masz pustyni dla Boga? Ile masz czasu na samotność z Bogiem? Na to, żeby być sam na sam, tylko ja i On. Tylko dla Niego ten czas. Jak wiele czasu tracimy na różne zajęcia, na spotkania, na rozmowy, na aktywność naszego życia, jak mało mamy czasu na pustynię, na ciszę, na milczenie, na to, żeby się spotkać z Bogiem w głębi swojego serca. Ja muszę wrócić do domu, wrócić do własnego serca. Jesteśmy poza domem, poza własnym sercem, żyjemy ciągle na zewnątrz, a Bóg mówi: wróć do własnego serca, wróć do siebie, zdystansuj się do różnych problemów, bądź sam na sam ze mną. To słowo spotyka Jana na pustyni. A więc musisz wytworzyć sobie pustynię, żeby usłyszeć Boga. Ale pustynia nie wystarczy. Jan idzie z tej pustyni po modlitwie, aby głosić, aby mówić, wzywać do nawrócenia. A więc nasza modlitwa ma prowadzić do misji, do zadań, do ewangelizacji, do apostolstwa. Po to Bóg ze mną rozmawia, po to wchodzę w głęboki kontakt z Bogiem, aby o tym Bogu mówić innym, by o Bogu świadczyć. Po to tutaj jesteśmy dzisiaj, aby celebrować Eucharystię, aby wsłuchiwać się w Jego Słowo, abyś jutro, pojutrze, o tym, co teraz słyszysz tu i teraz, powiedział swojemu bratu, swojej siostrze, swojemu może sąsiadowi, swojej sąsiadce, znajomym w pracy. Podziel się tym Słowem, które dzisiaj usłyszałeś. Podziel się tym, co mówi do ciebie Bóg. Jan idzie nad Jordan. W którym miejscu on staje nad Jordanem? W tym samym miejscu dokładnie, gdzie naród wybrany po 40 dniach, po 40 latach wędrówki przez pustynię wchodzi do ziemi Kanaan. 40 lat wędrowali po pustyni. I po tej straszliwej wędrówce, po tych pustyniach, doświadczeniu Bożej mocy, wchodzą w końcu do obiecanej ziemi Kanaan, właśnie w tym miejscu, gdzie staje dzisiaj Jan Chrzciciel nad Jordanem. To jest to samo miejsce, symboliczne. Przejście przez Jordan, jak przez chrzest. Baptizma. Słowo greckie baptizma oznacza chrzest. Dokładnie oznacza baptizma, zanurzenie,
pogrążenie w wodzie. Co to jest pogrążenie w wodzie? Co to jest wejście do wody, zanurzenie w wodzie, baptizma? To jest śmierć. Umieram. Dla kogo? Dla grzechu, dla szatana, dla demona, dla egoizmu, dla pychy, dla nieczystości, dla niesprawiedliwości, dla kłamstwa. Umieram dla starego człowieka, dla grzechu. Umieram dla tych pokus, którym ulegałem. Umieram, zanurzam stare życie po to, aby się wynurzyć, zmartwychwstać. Baptizma oznacza zanurzenie się w śmierci Chrystusa i wynurzenie się z wody jako nowy człowiek, zmartwychwstały, paschalny. Właśnie Jordan jest pięknym symbolem oczyszczenia, odnowienia. Jan wzywa do nawrócenia i jest tym, który dzisiaj mówi do ciebie, do mnie: nawróć się, pokutuj, skrusz swoje serce, wyprostuj drogę dla Boga. Co to znaczy te góry, te wzgórza, o których pisze dzisiaj Izajasz? To 40 rozdział Izajasza. To są czasy, 6 wiek, to jest czasy niewoli babilońskiej. Izajasz pisze te słowa, to jest drugi Izajasz, tak zwany Deutero-Izajasz, od 40 rozdziału, a więc czasy niewoli babilońskiej. Czasy, kiedy ludzie tracą w tej niewoli nadzieję, tracą wiarę, tracą ufność, przestają wierzyć w Boga, w Jego przymierze. I ten prorok mówi: nie, wyprostujcie drogę do Boga, Bóg was podniesie, wrócicie do swojej ojczyzny, do swojej ziemi, ale nawracajcie się. Co to są te góry, o których mówi, żeby były zrównane? To jest pycha, to jest duma, to jest ironia, cynizm człowieka, hipokryzja. To jest wywyższanie się nad innych, to jest krytyka, obmowa, to jest właśnie te wszystkie plotki, grzechy języka, nieprzebaczenie, złość, nienawiść, agresja. To jest właśnie te właśnie wysokie wzgórza mojej pychy, mojej dumy, mojego życia poza Bogiem. To, co dzisiaj widzimy w XXI wieku, to jest często moja wizja na życie, moja strategia, moja logika. Mój własny egoizm i pycha doprowadza do tych właśnie górek. A Bóg mówi do ciebie dzisiaj przez właśnie Jana Chrzciciela: zniż się, upokórz się, skrusz swoje serce, wejdź w pokorę, w uniżenie, w kenozę. A piękne słowo greckie, kenosis, kenoza, uniżenie, pokora, skrucha, pokuta, zejdź do poziomu ziemi. Ziemia, człowiek i pokora. W języku łacińskim te trzy słowa, ziemia, człowiek i pokora, mają jeden i ten sam rdzeń językowy. Ta sama podstawa języka. Właśnie człowiek, pokora i ziemia. Piękny symbol. Człowiek ziemi, człowiek pokory. Ktoś, kto jest nisko, bardzo nisko. To jest zrównany z ziemią. Nie wywyższa się nad innych, ale się upokorzy przed Bogiem, przed drugim człowiekiem. To jest czas dla nas pokory właśnie. Dlatego Bóg prosi ciebie, byś wyprostował pokręcone drogi swego życia. Co to są pokręcone drogi? To są nasze kalkulacje. To często nasza korupcja, nieuczciwość, kłamstwo. Kiedy kręcimy, kombinujemy, jesteśmy nieuczciwi, oszukujemy. Pokręcone drogi naszego życia. Bóg mówi: wyprostuj. Wyprostuj swoje kłamstwo, swoją niesprawiedliwość, oszustwa swoje. Wyprostuj swoje pokręcone drogi. Spraw, aby Bóg mógł iść do ciebie drogą prostą. Przygotuj drogę dla Niego. Dlatego też dzisiaj zapraszam ciebie i mnie, każdego z nas, aby tą drogę uczynić gładką, przyjemną, prostą dla Boga, który przychodzi do mnie w sposób prosty, pokorny, uniżony poprzez właśnie ubóstwo żłóbka betlejemskiego i przez ubóstwo krzyża, przez ubóstwo swego życia. Co pisze święty Paweł? Ten piękny tekst świętego Pawła z listu do Koryntian mówi tak: Bóg, będąc bogaty, dla nas stał się ubogi, aby ubóstwem ciebie i mnie, każdego z nas, ubogacić. A tym ubóstwem, które nas ubogaca, to jest Jego miłosierdzie. Właśnie rok miłosierdzia, który rozpoczynamy we wtorek. Wejście w rok miłosierdzia.
to jest właśnie ubóstwo, to jest pokora. To jest bycie takim normalnym, prostym, zwyczajnym. I Bóg zaprasza Ciebie dzisiaj, abyś wyprostował swoje drogi, swego serca, swego życia, swojej historii. Aby pozwolić Bogu przyjść przez spowiedź świętą, komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, msza święta, czytanie Pisma Świętego, robienie rachunku sumienia, takie filary życia duchowego. Zwróćcie uwagę, jak rzadko robimy rachunek sumienia, tylko wtedy, kiedy idziemy do konfesjonału, a trzeba robić go codziennie, systematycznie, wieczorem, przed pójściem spać. Dzień się kończy, podsumuj dzień, podziękuj Bogu za to, co Ci uczynił, za Jego dar. Bóg działa codziennie, Bóg nie ma dni wolnych, Bóg nie ma dnia, by nie działał w naszym życiu. Bóg ciągle działa, codziennie działa. Podziękuj Bogu za Jego dar, codziennie. I przeproś Go za to, że zmarnowałeś niektóre dary, że nie wyszło Ci z takim czy innym darem Bożym i zmarnowałeś go, zakopałeś, sprzeniewierzyłeś się. Może warto zobaczyć w tym rachunku sumienia, jak my odpowiadamy na te Boże działania, może łaska, może dary. Pamiętajmy, że wiara to jest codzienność. Wiara to jest coś, co robimy systematycznie, codziennie. Jest bardzo ważne. Nie od święta, nie od Bożego Narodzenia. Nie choinki, świecidełka, nie prezenty są ważne, nie Wigilia, nie opłatek. Ważna jest spowiedź święta i komunia święta. Aby na Boże Narodzenie Jezus narodził się we mnie poprzez spowiedź, komunię świętą, przez czytanie Słowa Bożego, przez modlitwę, przez adorację i przez rachunek sumienia.